2, 1, start! I ruszyli! W Polanice Zdroju już po raz czwarty zorganizowany został polanicki bieg zespołowy. Start i meta miały miejsce w parku szachowym. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Szansa w ramach projektu Łączy Nas Sport przy współpracy Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji. Inicjatorem sportowego wydarzenia był Robert Zięterski i klub biegowy R&B. Trasa 5 km, bieg zespołowy. Troszkę zmian, bo remonty w parku są, także biegniemy 700 metrów razem do lasów, biegamy po 700 metrach, rozdzielamy się w dwie strony. Tam trochę trasa jest taka, no dzisiaj elementy błota w niektórych miejscach, ale mam nadzieję, że wszystko będzie bezpiecznie, że każdy da z siebie dużo i dobiegnie jakoś w zdrowiu. Bieg miał charakter integracyjny. Wśród uczestników znalazły się osoby z niepełnosprawnościami, między innymi ze specjalnego środka szkolno-wychowawczego w Polanicy Zdroju. Mamy też ucznia ze Ścinawki Dolnej, z Domu Pomocy Społecznej. Jest to bieg interakcyjny, osoby niepełnosprawne integrują się z naszą lokalną społecznością. Fundacja Szansa, która opiekuje się między innymi specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym, podejmuje właśnie takie działania mające na celu integrację. Cieszy nas to, że to jest integracja wszystkich grup wiekowych, bo od najmłodszych dzieciaków po osoby dorosłe, a nawet seniorów. Ciekawa inicjatywa i tak jak mówię, łączy nas sport. Taka jest nazwa tego biegu i myślę, że to może być tak naprawdę nazwa przyświecająca całej działalności tego ośrodka i tej fundacji. Pogoda super do biegania, nie za gorąco akurat do biegania. Trasa super, troszeczkę wymagająca jest, ale jak ktoś z górki biega, no to wiadomo. To promuje miasto, bo to wiadomo, z całej Polski przyjeżdżają, nie tylko, to jest promocja dla miasta. Szkoda, że tego w Szczytnej nie mogą zrozumieć. Fajna, mało błota, szybko, polecam, na pewno przyjedziemy za rok. Ja biegam tyle, ale z takim biegiem się nigdy nie spotkałem, żeby był zespołowy i kategoria 100+, to jest najważniejsze. Biegnę właśnie z kolegą, jeszcze nie ukończył zawodów, czekam na niego, myślę, że jakiś podium może będzie. Bardzo lubię biegać w Polanicy. To jest super, zwłaszcza z dala od takich większych aglomeracji. No to myślę, że ludzie mają okazję do tego, żeby właśnie uczestniczyć w takich imprezach, na które też przyjeżdżają biegacze i zmierzyć się razem z nimi. Ja osobiście z Wrocławia tutaj przyjechałem, żeby też w takim biegu uczestniczyć. Super, super okazja, żeby się ruszyć z kanapy i zrobić coś dla swojego brzucha. Rywalizację wygrał Robert Sadzik z Barda. Wśród kobiet pierwsza na mecie była Iwona Kulik-Gawenda. Dokładne wyniki zawodów dostępne są na stronie ultimasport.pl.